Zwijanie szkół, zamykanie szkół, zamykanie posterunków policji, zwijanie Polski, sprzedaż, wyprzedaż Polski. To były ich działania, to była ich recepta na kryzys, pamiętacie? Sprzedaż lasów, tak jest, taka była ich recepta na kryzys. Taka była recepta na kryzys i pamiętajcie, bo nie daj Panie Boże, gdyby oni wrócili do władzy, taka będzie dalej ich recepta. Wyprzedaż sreber rodowy, podnoszenie podatków, zabieranie ludziom pieniędzy, to co robili przez 8 lat. Trzeba o tym pamiętać. Szanowni Państwo, teraz inna, uruchommy wyobraźnię w innym obszarze. Jesteśmy w dobie wojny na Ukrainie, potężny kryzys za naszą wschodnią granicą. I wyobraźmy sobie teraz znowu, co by zrobiła Platforma Obywatelska, gdyby byli u władzy w takim trudnym czasie jak ten. Ja wam powiem, co by zrobili. Nie wysłaliby broni, tylko wysłaliby depesze do Niemiec, depesze do Berlina z pytaniem, co mogą wysłać do Niemiec, co mogą wysłać na Ukrainę. I szanowni państwo, na początku wojny przypomnijcie sobie, jak skandalicznie Niemcy się zachowywali. Liczyli tak naprawdę, że Ukraina padnie. Pamiętacie to? A co by to znaczyło dla nas? Ruskie wojska pod granicą Polski. Presja na nas. Atak. Ataki rakietowe, tak jak dzisiaj są na Ukrainę. To by groziło Polsce. A my zrobiliśmy zupełnie co innego. Zupełnie co innego. I to jest też inna reakcja na wielki kryzys globalny. I trzeci scenariusz alternatywny. Wyobraźmy sobie, że Platforma realizuje swój program wyborczy. Pożar się Boże, nie wiem, czy taki mają, ale od czasu do czasu twierdzą, że coś takiego jest. Otóż, szanowni państwo, co by było w takiej sytuacji, łatwo sobie wyobrazić. Najpierw mówią tak, na takich zebraniach, tylko oczywiście dużo smutniejszych niż to nasze, mówią tak, zabrać 500+, zabrać 13, 14 emeryturę. Tak mówią członkowie Platformy Obywatelskiej. Innym razem mówią, nie, może jednak zostawimy. Albo mówią, natychmiast, i tak powiedział, uwaga, czołowy działacz, czy czołowy reprezentant Koalicji Obywatelskiej, pan Marek Belka. Powiedział, trzeba będzie podnieść VAT do 25%. Uwaga, oni zdradzają już teraz swój program. Ludzie, słuchajcie ich. Podnieść VAT chcą do 25%. Potem będą wam mówić, nie podniesiemy. Ale VAT-u też nie mieli podnosić wcześniej, a podnieśli. Także uwaga na to, co oni mówią między linijkami. Potem jedna z czołowych reprezentantek Platformy mówi, program pokażemy po wyborach. No jasne, program pokażą po wyborach. Drodzy rodacy, uważajcie na te wilki w owczej skórze, bo to ogromne ryzyko dla naszej ojczyzny. Ogromne ryzyko dla naszej ojczyzny. Ale, szanowni państwo, jest i trzecia opowieść tak ważna, trzecia część tak ważna tutaj dla waszego całego regionu. Bo tu, na Podkarpacie, do Polski Wschodniej, na tereny, które były przez Platformę Obywatelską lekceważone, prawda? Niestety, proszę nie klaskać tutaj, absolutnie. Były lekceważone przez Platformę Obywatelską. Nie szły pieniądze ani na inwestycje drogowe w takim wymiarze, jak my to robimy, ani na ratowanie miejsc pracy, ani na ratowanie zakładów, ani na remonty szkół, żłobków, budowę nowych żłobków. Zapytajcie się, tam jest grupa oponentów naszych. Mam taką prośbę do zwolenników Platformy Obywatelskiej. Zróbcie taki eksperyment. Serdeczna prośba. Pójdźcie do swojego wójta, burmistrza, starosty, do każdego samorządowca i zapytajcie ich tak. Czy kiedykolwiek były takie środki na inwestycje jak w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości? Nigdy! Nigdy nie było takich środków. Nie było, prawda? Nie było. Tu kolega mi nawet podpowiada, że nie było. Zgadzam się w pełni. Dokładnie tak. Nie było nigdy takich środków. I dlatego trzeba bardzo dokładnie patrzeć na to, co my zrobiliśmy. Jak ratowaliśmy miejsca pracy. Powiedziano mi, że tutaj jest taka wspaniała cukiernia Keks. Też dostała środki na ratowanie miejsc pracy. I restauracje, tak? I restauracje tutaj z Jasła, z innych miejsc. To było bardzo, bardzo ważne. Ale szanowni państwo, teraz uwaga, bo siła mediów po stronie naszych przeciwników jest ogromna. I oni będą starali się wcisnąć każdy kit, każde kłamstwo. I na to trzeba bardzo, bardzo uważać. Proszę wszystkich Polaków, aby te kłamstwa demontowali, aby pokazywali tą różnicę jak niebo i ziemia między naszymi rządami a ich rządami. To ważne, aby zwyciężyć w październiku. Zwyciężymy. Tak jest, oczywiście. Zwyciężymy. Tak jest. Zwyciężymy. Zwyciężymy. Szanowni państwo, widzę, że pan Tusk wrócił na trasę i puszcza nam taki maraton Smerfa Maruty. Tak opowiada takie rzeczy, takie głodne kawałki opowieści z mchu i paproci, które myślę, że prawie każdy, jakby się na chwilę zastanowił, to może sobie spokojnie to zdementować, zdekonstruować, ale czasami warto przywołać tych kilka kłamstw, którymi się posługuje, bo on na przykład teraz stroi się w piórka, uwaga, obrońcy miejsc pracy.
Nie no, dokładnie ja tak samo sobie pomyślałem. Myślałem, że pęknę ze śmiechu, jak usłyszałem, bo to jest jedno z największych oszustw. To jego guru od biznesu, pan Janusz Lewandowski, mówił, że byli odporni na głos ze strony przedsiębiorców dramatyczne wołanie o pomoc. Oni byli odporni. Oni się tym szczycili. Wyobrażacie sobie to państwo? No więc nic dziwnego, że potem bezrobocie rosło cały czas przez kilka lat ich rządów. Taka była rzeczywistość. Ale on teraz coś powiedział też wczoraj na temat, nie wiem czy zauważyliście, uwaga, sklepów wielkopowierzchniowych, tych dużych sklepów handlowych. Ech, chciałoby się powiedzieć, Donald, czy ty naprawdę myślisz, że ludzie ci w to uwierzą? Czy myślisz, że ludzie zapomnieli, jak ty do spółki ze swoimi kolegami z Unii blokowaliście podatek na sklepy wielkopowierzchniowe, które rząd Prawa i Sprawiedliwości już w 2016 roku chciał nałożyć? Serio? Myślisz, że ludzie mają taką krótką pamięć? Szanowni Państwo, no naprawdę można naprawdę zachorować z bólu brzucha po takich głodnych kawałkach. Donald Tusk walczy ze sklepami niemieckimi. No serio, naprawdę. On chce, żebyśmy my w to uwierzyli.